Tak, no, zgłaszają się do mnie kobiety o pomoc, które wiecznie trafiają na ten sam typ mężczyzny. Tutaj chodzi głównie o osobowość narcystyczną. Inne trafiają wiecznie na typ w związkach, który stosuje przemoc. Twierdzą, że wniosły tą przemoc z patologii domu. Dużo już kobiet, ale i mężczyzn zaczyna zauważać pewien stereotyp w swojej rzeczywistości, pewną powtarzalność. Chcieliby się uwolnić od tego, chcieliby spotykać, jak twierdzą, normalnych ludzi, normalne sytuacje, ale jakkolwiek nie postąpią, trafiają na to samo. O co tu może chodzić? Ważny bardzo temat naszych relacji, związków i otoczenia, w którym żyjemy. Psychologia bada już te zależności i naprawdę zostało to bardzo dobrze zbadane, opisane, typy osobowości, nie wiem, narcystycznej, psychopatycznej, przemocowej, jakieś sprawy. To wszystko zostało już nazwane, opisane w tysiącach ksiąg. No tak. Nawet są różne terapie psychologiczne, lepsze lub gorsze. No i co? I dalej problem jest, zwiększa się świadomość tego, ale ktoś taki nawet wie, że jest w związku z narcyzem czy z jakimś psychopatą i już wszystko się nauczył, wszystko rozumie, już nawet wie, jak obsługiwać. No, czasami psychopatę ciężko z obsługiwać, ale lepiej mieć jakąkolwiek wiedzę. Wie, jak obsługiwać siebie, własne emocje, że jak zostaliśmy zranieni, skrzywdzeni, to jak się z tego podnieść, jak się obronić i tak dalej. Sęk w tym, że dalej w tym jesteśmy. Nawet jeżeli zrobiliśmy heroiczny wysiłek uwolnienia się od kogoś takiego, stanięcia na nogi po tym, bo to człowiek liże rany po czymś takim, tamten w ogóle nie wie, o co chodzi. Ale o co ci chodzi? Przecież było tak wspaniale w naszej relacji, związku. No, jemu było wspaniale. Że jesteś jakiś dziwny, to tak naprawdę jest twój problem. No i oczywiście od razu leci ten. Ale a tutaj człowiek nie dość, że liże rany, to już próbuje w następnym związku coś zmienić i okazuje się, że ten następny związek jest albo identyczny, albo jest to troszeczkę inna osoba z jakimiś tam cechami, które też są nie do wytrzymania, i się okazuje, że tutaj żeśmy mieli jakąś tam relację, tak naprawdę to w domu była tego typu relacja, na przykład uzależnienia od czegoś, i tam mówimy, o, tam był alkohol, bo w latach naszych, nie wiem, naszych ojców, dziadków, to alkohol był. To było główne uzależnienie ludzkie, ale to nie w alkoholu jest problem. Problem jest w uzależnieniu, a tak naprawdę w tym, że człowiek nie potrafi radzić sobie z własnymi, ten uzależniony, z własnymi emocjami i z tym światem, i w związku z tym ucieka w pewien świat inny. I teraz już może nie ma tylu alkoholików, ale są ludzie, którzy uciekają w świat, nie wiem, innych uzależnień, na przykład gier. Albo naprawdę obecnie ilość uzależnień, które mogą być, jest po prostu niesamowita. To jest raz, uzależnienia. Narcyzi mnożą się jak grzyby po deszczu teraz. Jest takie, ach, jaki jestem wspaniały, piękny i tak dalej, co jest kompletnie mylone z tym, żeby się dowartościować i na pewno nie kosztem innych i na pewno nie sposobem jakimś na zasadzie nałożenia kolejnej pomadki na siebie, czy to nie chodzi o fizyczne, tylko chodzi o to, że to nie jest wykuwanie prawdziwej wartości w sobie, tylko tak zagranie, jaki to jestem wspaniały, wyuczenie się pewnych jak aktor, ale dokładnie to robi narcyz, nic się nie zmienia. Narcyz w sobie się nienawidzi, a na zewnątrz są ach, jaki jestem wspaniały. I w ogóle w sumie jak? Taka osoba, że jest taka cuda, do rany przyłóż, tylko żyj z kimś takim. No ale co ma zrobić osoba, która ciągle trafia na taką osobowość narcystyczną? W każdym związku, każdy kolejny zaczyna się no inaczej, albo nawet bardzo podobnie i okazuje się za chwilę, że no, znowu to jest osoba, która ma w sobie osobowość narcystyczną. Dokładnie, a już wydawało się, że nie. Już naprawdę tyle. Już nawet wiedzę się miało, już wszystko, a później się okazuje, że kurczę, ale za 3 lata jest to samo.
Co więcej, jest kilka zależności. Jedna główna zależność to jest taka, że nasiąkamy pewnym sposobem reakcji, sposobem bycia i jesteśmy jakby drugą częścią narcyza, która idealnie pasuje duchowo, nie tylko intelektualnie, ale wszystkie nawet gesty, nawet reakcje emocjonalne, to co nam się podoba, to jest tak, że nie podoba nam się, ale wewnętrznie głęboko nam się podoba i to po prostu szału można dostać, ponieważ mamy w sobie, człowiek ma taką możliwość, że równocześnie akceptuje przeciwstawne rzeczy. Nienawidzi tego, a jednocześnie ciągnie czyli do tego. Wchodzimy w rolę, można powiedzieć krótko, ofiary i powtarzamy tą rolę później. Dokładnie, ponieważ mamy w sobie jakby odciśnięty wzorzec gdzieś tam za młodu. No niestety, jak się rodzimy, to od razu z wszystkim to całe otoczenie, wszystkie zachowania, wszystkie mechanizmy obronne, dzięki którym żyjemy, automatycznie są w nas. I teraz usuwanie jednego po drugim to jest karkołomna robota, nie do końca efektywna. Także jakby jesteśmy całościowo sobą, odpowiednikiem tamtej osoby. Choćbyśmy nie chcieli, ale jesteśmy. I teraz... No to co zrobić? Co zrobić? Ja jeszcze powiem taką może bardzo ważną rzecz, że jak się spotka jakąś osobę, to ona w nas coś wyzwala. To nie jest tak, że z tą osobą i z tamtą osobą będziemy tacy sami. Nie ma czegoś takiego. Może na początku będziemy inni, ale za jakiś czas chociażby to, że nasze cząsteczki się wymieniają, bakterie, wirusy i tak dalej, z których się też bardzo duże części składamy, to one, no jak ktoś mówi, jak ktoś ma psa, to oni są bardzo podobni do siebie, no bo cały czas żyje z tym psem, ale jak są, nie wiem, w para, ludzie są długo ze sobą, 20 lat, to oni są też bardzo podobni. No mimowolnie cząsteczki fizyczne się wymieniają. I teraz tak. Jest tak, że to wszystko jest bardzo mocno umocowane w rzeczywistości. To, że mamy cały czas jakby przyciągamy taki typ człowieka, albo chociaż od części się nawet świadomie zablokujemy, a i tak on będzie miał trochę inne, ale tak naprawdę wewnętrznie będzie taki sam. I teraz można popracować nad... Tu trzeba było pracować we wszystkich warstwach człowieka, żeby naprawdę się od problemu uwolnić. Od fizycznej do przyczynowej. Od fizycznej do przyczynowej. Od fizycznej aż. I teraz to jest cały proces. To nie jest tylko, że nie wiem, podziałamy energią i nagle świat się zmieni, bo my musimy się dosłownie behawioralnie oduczyć pewnych rzeczy. Ale jeżeli zaczniemy od uczania się, to nam to nie wyjdzie, dlatego że gdzieś tam w warstwach przyczynowych mamy problem na przykład z męskim i żeńskim i odbieramy, że męskie jest, nie wiem, zagrażające jakieś tam, albo męskie to naprawdę to jest coś, co nam daje zaburzone męskie w formie przemocy, to my to będziemy odbierać, że nam daje energię, daje nam życie i dopiero to. No to jest kompletna bzdura, ale tak będziemy to w warstwach przyczynowych odbierać i no nie ma bata. Z jednej strony psychologia nam będzie mówić, ale przecież on ci szkodzi. Ale gdzieś tam głęboko będziemy czuli, no tak, ale ja przy nim czuję, że żyję. No i po prostu no nie. No nie da się z takiego kołowrotka wyjść. Nie da się, bo tak naprawdę... Sami siebie sabotujemy wtedy. Tak, dokładnie. Albo będziemy na takiej zasadzie, że świadomie wiem, że takie coś mnie niszczy i na siłę sobie nie pozwolę, i w tym momencie będę z osobą, która nie ma tych cech, ale będzie się czuło, że ta osoba nie daje mi... Tak, że to nie jest to. Nie pofrunę. Mam taką pacjentkę, słuchaj, była wielokrotnie w związkach z narcyzami, którzy ją też nie tylko sponiewali psychicznie, ale i fizycznie. I ona wie, czym to pachnie, że nie jest to dobre dla niej i dla jej dzieci. No i weszła w związek z mężczyzną, który jest totalnie inny, tak? Bo już wypracowała w sobie fizycznie te zmiany. Jest czuły, opiekuńczy, stara się i o nią, i dla jej dzieci, akceptuje to wszystko.
No i ona mówi, no ale nie ale jest nudno. No właśnie. Ale nie jest nudno. Ja nie czuję, tego związku. No jest cudownie, tak z boku popatrzeć, to po prostu wymarzony, tak? A ona po prostu czuje, że to nie to. No właśnie. Ja teraz postaram się, bo to jest bardzo, bo jesteśmy w świetnym momencie. I teraz tak. Właściwa droga jest zablokowana. Chora droga jest ta taka, że pofrunęłaby, ale z jakimś narcyzem, jest zablokowana i żyje w pustce, bez energii, nie może popłynąć, bo nie ma właściwej drogi odblokowanej, a starą zablokowała sobie nie, bo po prostu wiem, czym już to pachnie, ale potrafiła coś zablokować, ale nie potrafiła czegoś odblokować. A tak głęboko, jeżeli to w człowieku siedzi, to może za kilka wcieleń. No ja wiem, że teraz idziemy do przodu i może się to stanie, że gdzieś po 80 stwierdzi, wow, wreszcie mam tego fajnego faceta, to teraz szalejemy. To jest bardzo przykre wiadomość, bo to się okazuje, że przez całe to wcielenie, jeśli nie zajrzymy do warstw przyczynowych, będzie nam się to powtarzać, albo żyjemy w pustce. Dokładnie, albo to zablokujemy i będziemy żyć w smutku i pustce, albo będą nam się zdawały chwile wow, szaleństwa, za co będziemy bardzo ciężko płacić, bardzo ciężko. To jest sytuacja bez wyjścia, patowa. Znaczy, jest wyjście, naprawić to w płaszczyznach przyczynowych i w tym momencie nagle... I to jest fajne, dlatego że tam jest bardzo łatwa praca. Znaczy, łatwa. Dla ciebie. Znaczy, dla mnie. Tam trzeba było dojść, trzeba było to zrozumieć, że tam w ogóle coś takiego jest i tak, ale... I po prostu tam są całe schematy głupot. Całe schematy, że musisz wejść, programów, w ten sposób poznać. Narzuconych myśli. Też, ale tam jest są całe schematy, których jest tak, że musisz w taki, a nie inny sposób kogoś poznać albo go ujrzeć, żeby było to wow i ty wtedy czujesz, że jest przepływ energii, że bo chodzi o to, żeby męskie i żeńskie, żeby energia męska i żeńska płynęła do nas, żeby był przepływ, znaczy do nas i od nas, żeby to działało. I nam się wydaje, że ten przepływ, to znaczy właśnie jest to zapisane w warstwach przyczynowych, on jest tylko w jakichś określonych, durnych warunkach. Powiem może inaczej. Jak ktoś ma pokrzywione kręgosłup, to on ma wtedy ulgę, jak się powygina jak paragraf gdzieś tam na sofie i o, teraz czuję ulgę. Ale jak się na zewnątrz kogoś takiego patrzy, no mówi, przecież ty leżysz powyginany tak, że jak wstaniesz, to ci dopiero będzie rypać. I taka jest prawda. Ale jeżeli komuś powiesz, usiądź tak prosto, bo wtedy ci będzie dobrze, to stwierdzi, no nie, ale mnie tak rypie, że nie mogę prosto, muszę się tak jakoś wykrzywić, o, teraz czuję ulgę. Dlaczego? Bo tam jest coś tak napięte, że dopiero po jakiś dziwny sposób to czuję ulgę, ale cała reszta cierpi. I dokładnie to samo się dzieje tam, w płaszczyznach przyczynowych z męskim i żeńskim. W momencie, kiedy tam jest coś poknocone, co tam są jakieś głupie zależności, to dopiero czujemy przepływ energii, mężczyzna czuje, wow, to jest kobieta, wow, jak ona mi się podoba, jak ma jakieś, zobaczy w jakimś krzywym zwierciadle fragment tej osoby, który jest kompletnie nieprawdziwy, ale w tym momencie stwierdzi, że to jest to, bo jemu się tak w głowie ułożyło, bo tak te przyczynowe zadziałały, że zdarzyła się taka sytuacja, ona założyła taką sukienkę i nie wiem, i takie coś powiedziała, i tak spojrzała, że gdzieś tam w klapka w jakiejś głowie się otworzyła i stwierdziła, wow, to jest kobieta mojego życia. Ona jest po prostu tragiczna, ale na te tragiczne rzeczy nie zwraca uwagi, bo ma nie zwracać. I później ją wybiera, jakie wow, a później się dziwi, że po prostu wszystko cierpi. Wszystko się sypie, wszystko się wali. I to jest właśnie to. Na chwilę jest nam ulga, o, jak mi jest dobrze, w takiej jakiejś dziwnej pozycji, ale okazuje się, że później powykrzywiało się wszystko inne. No i jak wstanie, to ała, wszystko boli. To fizyczne, bardzo, dla płaszczyzny, bardzo fajnie pokazują te duchowe zależności. Co trzeba zrobić? No po prostu naprawić to. Okej, bo fizyczne są chyba lustrem, jak na górze, tak i na dole. No na szczęście tak. Dlatego mówię na szczęście, że ja po prostu patrzyłem sobie, działa albo nie. Kahuni mówili, że to jest jedno z praw kahunów, że fizyczność jest miarą skuteczności. To jest przepiękne stwierdzenie. I jeżeli się zmienia i faktycznie się zmienia, to znaczy, że zadziałaliśmy na właściwej płaszczyźnie.
Natomiast jeżeli się zmienia tylko na chwilę, no to znaczy, że zadziałaliśmy na nasze emocje, zadziałaliśmy na to, żeby myśleć troszeczkę w inny sposób, ale tamto mówi, jak ma być jakaś zołza, to będzie zołza. Albo jak będzie jakiś facet, który używa przemocy, to będzie używał. Jeżeli nie będzie używał fizycznej, to będzie używał psychicznej. A jeżeli nie będzie używał psychicznej, bo na takie też i psychologicznie zauważyłaś, że ręki już nie podniesie, nie pcha, nie robi jakichś haków emocjonalnych, to duchowo będzie ściągał energię, będzie niszczył. I nie będzie taka kobieta wiedziała, ale jak? Przecież już wiem to, przeczytałem tyle i tyle książek i byłam na 5 latach psychoterapii. Jak? A się okazuje, że zawsze znajdzie jakąś... albo wytryk w tej tak. płaszczyźnie, która dochodzi do fizyczności. Ponieważ ma być tak, płaszczyzny przyczynowe mówią, ma być tak, masz cierpieć z powodu jakiegoś tam wariata. I tam to trzeba po prostu czyli naprawić. Tak naprawdę, no fajnie nauczyć się przez terapię żyć wśród takich ludzi, natomiast jeszcze fajnie jest to usunąć. I nie żyć wśród takich ludzi. Nie żyć wśród takich ludzi, ale usunąć z warstw przyczynowych i wtedy to będzie miało swoje odbicie w warstwach fizycznych, czyli w naszym tutaj realnym, rzeczywistym w świecie, w tym skafanderku. Dokładnie, to znaczy tak naprawdę, tak jak na samym początku powiedziałem, należałoby tutaj w tym przypadku zrobić naprawdę kawał roboty od przyczynowych, gdzie ktoś to najczęściej musi zrobić, bo człowiek sam sobie przyczynowych nie przesunie, poprzez odblokowanie bardzo nagromadzonych często wcieleń różnych problemów emocjonalno-psychicznych i nawet te przyczynowe można odblokować, już się będzie właściwe osoby wybierać, ale będzie się zablokowanym, bo ja pamiętam, że on w takiej sytuacji zrobił mi coś i teraz ta kobieta do tego mężczyzny, pomimo że czuje, że jest fajny, że ją kocha, ona też go kocha i w ogóle jest ten, to i tak będzie zamknięta. I trzeba te wszystkie emocjonalno-psychiczne rzeczy też pousuwać i to znowu trzeba niestety zrobić pracą, ale to już Reiki nawet jest w stanie spokojnie zrobić. Reiki jest wspaniałą energią, tylko ja mówię, że są jeszcze wyższe płaszczyzny możliwości. I jak tam się to usunie, to już później nagle się okaże, że fizycznie się zmieniamy. Jeszcze jak dojdzie psychologiczne jakieś, że przejdzie się trening jakiś interpersonalny i człowiek się otworzy na drugiego człowieka i nauczy się, nie wiem, konwersować albo być w jakichś sytuacjach, przełamie swoje lęki, no to w ogóle będzie, to będzie pełnia, ale naprawdę początek jest tam. Tam, gdzie dokonujemy podświadomych, nieświadomych wyborów i dokonujemy niewłaściwych wyborów, bo one mówią, te płaszczyzny, że masz dokonać niewłaściwego wyboru. Podsumowując, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, że można już takie rzeczy po prostu zrobić. I świadomie, i można, nie wiem, nawet po fizyczne. Pójść do kogoś, kto to zrobi, kto już to przeszedł, załatwić i załatwić tą sprawę w ciągu paru, nie wiem, roku, dwóch. Nie marnować życia. Nie marnować życia, dokładnie, bo to samoistnie zadziała. Praktycznie 99,9% ludzi ma tam coś pokopane, bo ma być pokopane, bo to przypuszczam, że to w ogóle nie my, żeśmy sobie to zrobili. Patrząc na procent ludzi, których obserwuję, którzy mają taki problem, którzy się zgłaszają, bo wiedzą, że mają taki problem, to jest to bardzo dużo odsetek. No, może przesadziłem 90, ale nie, jednak każdy w jakiś sposób ma. To ktoś może powiedzieć, że o, jestem szczęśliwy, w związku wspaniale, ale na przykład będzie tak, że albo żyje w iluzji, albo za jakiś czas coś będzie. Niektórzy mają mądrość życiową, że jest wspaniale, pomimo tego, że czasami mamy jakieś sprzeczki, jakieś problemy, ale to jest ciąg życia. Ja nie mówię o zwykłych, codziennych. Czasami są jakieś naprawdę poważne, ale stwierdzamy, ok, ja mam w sobie tolerancję i ten. Ale można naprawdę wiele rzeczy w ogóle pousuwać. Czyli generalnie tam zostało nam coś a priori zepsute, jeżeli ktoś powie, wszystko jest w tobie. No tak, no we mnie jest, bo ktoś mi coś zepsuł. To jest we mnie. Ale teraz my musimy to sami naprawić, bo ten, kto nam to zepsuł, jemu zależy na tym, żebyśmy nie wyszli z więzienia. Bo to tak wygląda. Ale o tym to nie opowiesz. Tak, bo ja od razu, dobra.